Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Nitek, witam was w Luźnych Gadkach, witam was przy okazji Train Fever. Gra, która w swoich założeniach przypomina wyśmienite Transport Tycoon Deluxe. Transport Tycoon Deluxe, jeśli chcemy być tak bardzo dokładni. Transport Tycoon Deluxe kojarzy mi się nieodzownie z latami mojej młodości, bowiem masę czasu tam przekabaciłem, grając, budując i muszę się wam przyznać do jednej rzeczy. Nigdy nie zagrałem tam ze sztuczną inteligencją. Znaczy zagrałem, ale jakoś nigdy nie kontynuowałem tej rozgrywki, ponieważ strasznie mnie wkurzało, że ona wtrążalała się gdzie popadnie i blokowała mi moje ścieżki rozwoju, stawiała sobie gdzieś tam tory, przez co ja nie mogłem budować i było to mega problematyczne. Tymczasem Train Fever jest to indyczy projekt jakiegoś tam studia, którego nazwy nawet nie pamiętam, bo szczerze mówiąc nie do końca warto. W założeniach, jeżeli obejrzycie sobie jakiś trailer, no to wystąpi wam lekki taki kisielek na wspomnienie Transport Tycoon Deluxe, którego możecie zagrać open source'ową wersję w waszej przeglądarce w każdym momencie, więc serdecznie polecam, zostawię wam link w odnośniku, gdybyście nie mieli co ze sobą dzisiaj zrobić po tej hale, którą zaraz obejrzycie. W Train Fever, w przeciwieństwie do Transport Tycoon Deluxe, mamy dostępne tylko i wyłącznie kilka środków transportu i są to pojazdy, które poruszają się po drogach, pociągi, oczywiście, oraz tramwaje. Wygląda to trochę tak, jakby ktoś trochę się pospieszył z wydaniem tej gry. I to nie tylko dlatego, że mamy tak mało pojazdów do wyboru, ale także dlatego, że jest strasznie mało rzeczy do roboty, ponieważ jeżeli nawet sobie weźmiecie średnią mapkę, dostąpicie pięknego zaszczytu rwania klatek animacji, ponieważ jest gra tak se zoptymalizowana. I pierwsze, co wam się rzuci w oczy, to oczywiście fajne miasteczka, które są proceduralnie generowane i za każdym razem wyglądają zupełnie inaczej. Druga rzecz, która rzuca się w oczy, to tak naprawdę miałkość i mała ilość rzeczy, które możemy robić, bowiem tak naprawdę sprowadza się to tylko do wywożenia kilku materiałów do fabryki. Z fabryki bierzemy towary, które dajemy do miasta, a z miasta dajemy cywilów, żeby sobie jeździli pomiędzy miastami. I tak naprawdę to jest wszystko. Równie dobrze mogę wam jakieś porno włączyć, bo tak niejako się to ogląda. To jest rozgrywka prowadzona w trybie medium, ponieważ na easy gra wystarczy sobie doładować tylko kilka linii jakichś tam transportowych i tak naprawdę wszystko już hula. Można iść wykąpać się, wykąpać córkę, posprzątać mieszkanie, zjeść kolację, obejrzeć film i gra będzie pracowała sama na siebie tak naprawdę. To samo ma się w przypadku medium. Jeżeli zbudujemy dużo linii transportowych, ale nie przesadzimy, jak widzicie, zarabia się samo, więc nie bardzo jest co robić. Ale chciałem wam pokazać wszystko, żebyście wiedzieli. W związku z tym zbudujemy teraz sobie jakąś linię połączeniową między jakimiś dwoma fabrykami oraz oczywiście sprzedamy jakieś towary. Jak widzicie, to fabryki są tak naprawdę dwie. Jedna potrzebuje kupy jelenia oraz kupy kozich bobków kozy. Obviously, żeby wyprodukować te oto piękne towary. W związku z tym poszukamy teraz jakiejś fabryki, która dysponuje taką kupą na wymianę. O, i bardzo proszę, kupa jelenia produkowana jest w Heiselmoel Iron Ore Mine. Okej. W związku z tym oczywiście potrzebny jest nam jakiś przystanek transportowy. To bardzo ważne, ponieważ już raz zbudowałem przystanki dla pasażerów. No i okazało się, że no oczywiście nie da się, żeby tutaj jakiś sobie wozik pykał między nimi. Okej, nasza pierwsza linia jest gotowa. Jak widzicie, bardzo dużo połaci terenu jest zaoranych defaultowymi ścieżkami. To są defaultowe jakieś drogi wiejskie, które powodują, że nasze pojazdy nie jeżdżą może zbyt szybko, ale tak naprawdę zaoszczędzimy kupę kasy dzięki temu, że te linie są położone. W związku z tym, na upartego to nie trzeba by żadnych linii transportowych tutaj budować, żadnych dróg, żadnych ścieżek, nic, bo i tak to wszystko już na nas czeka. Trochę słabe rozwiązanie, bo tak naprawdę już na samym początku gry zaczynamy to, co robiło się w tak zwanym, albo można by rzec właściwie w endgame'ie Transport Tycoona, ze względu na to, iż już czynimy jakieś wymiany infrastruktury, która była już gotowa. To działo się w późniejszych etapach rozgrywki Transport Tycoonie, tam się wymieniały już pojazdy, tam się wymieniały jakieś drogi na szybsze i tak dalej, a tutaj robimy to od samego początku i to jest na wskróś dziwne, bo jak się też okazuje, to robimy tak naprawdę przez całą grę. Okej. Zbudowałem od razu miejsce, gdzie możemy kupić pojazdy, kupimy za to dorożki, ponieważ to jest rok 1855. Po 3 godzinach idlowania, kiedy to postawiłem kilka linii, poszedłem robić różne dziwne rzeczy, mając to w tle, przeglądałem se neta, gadałem z wami, coś tam na Steamie pisałem, na Geeksie, etc. No, robiłem wszystko, tylko w tą grę nie grałem, ona zarabiała na siebie i mimo tych 3 godzin nie doszedłem do roku 1900. A tam już chyba są jakieś pierwsze samochody, drugie, bo tu już samochód jakiś dochodzi szybko. Ale tam zaczyna się robić teoretycznie ciekawie, bo mamy więcej gadżetów. Tak naprawdę nie jest ciekawie. No i bez sensu, no.
Widziałem, że wam jakieś porno włączyć. Okej, okay. Dwie dorożki pykniemy. Oczywiście, co by te dorożki nie tułały się nam po mapie, trzeba postawić także linię. Jest to trochę takie dużo zbędnej klikaniny, które można by jakoś zaoszczędzić, natomiast no niestety, no nie bardzo. Trzeba się przeklikać przez to wszystko. Wybieramy dwie stacje, no i dorożki przypisujemy oczywiście w Road Depot do linii piątej, tej żywiutkiej. To jest linia piąta pomiędzy jedną fabryką a drugą świeżo postawioną. Voilà, wszystko. One sobie będą jeździć, będą zarabiać dla nas hajs, my jeździmy na pełnej kurwie. W związku z tym będzie to trwało i tak długo, więc nie ma co nad tym się tutaj rozwodzić. Linie, jak widzicie, podejrzeć sobie można, nie są jakieś specjalnie jak dla mnie lukratywne, a to dlatego, że zdecydowałem się, że to normal, nie, że to medium, więc będzie dużo kasy na utrzymanie tych wozideł, które, jak widzicie, cały czas kasy nam zbierają co miesiąc, a jadą jakby chciały, a nie mogły. W związku z tym zbudowałem sobie na jednej linii jeden pojazd tylko i wyłącznie, przez co no widzę, że tak naprawdę jakoś za dużo hajsu nie przynoszą. Więc na razie tutaj jest tylko i wyłącznie minus. Gdybym zbudował może dwie dorożki, byłoby inaczej, ale tak naprawdę, no bez spiny, no na drogach nic się nie dzieje, fajne jest to, że jak przyzumujemy, no to tutaj widzicie, ludziki sobie chodzą, ale tak naprawdę one sobie chodzą i tylko tyle. Gdzieś podobno pojawia się potem zagęszczenie ruchu, ale to chyba dopiero jak samochody wchodzą w grę. Natomiast co mnie irytuje strasznie, to jest to, że to jest rok 1850 i ciśniemy dorożkami, a budynki mamy jak z lat już 2000-tych, 1900-tych. I bez sensu, bo te miasta, mimo tego, że levelują, gdzieś tam są rozwijane przez to, że towary do nich przywozimy i ludzi, no już są dość mocno rozwinięte jak na sam początek, a to było samo nagrodą w sobie, no właśnie w Transport Tycoonach, że te miasta transformowały się na naszych oczach w jakieś tam wieżowce, drapacze, chmur, i budowały się jakieś takie dziwne rzeczy i to było to takie bardzo fajne. A tutaj, jak widzicie, na razie prędkość istotnie jest zabójcze. Samonaprowadzające się koniki mkną po wysypanych ścieżkach kokainy. Szukając swojego dealera, który jest na pewno po drugim końcu torebki. Okej, okay, zbudowaliśmy kilka linii. Będzie sobie to teraz tak działało. One sobie będą tak jeździć. Oczywiście, żeby wyprodukować towary, potrzebujemy jeszcze kozie bobki. Kozie bobki produkowane są w jakiejś fabryce. W związku z tym poszukajmy jej. Bo stosunkowo daleko. Zastanawiacie się pewnie, gdzie jest ta gorączka pociągowa. No bo train fever, nie? Fever, fever, fever. I tak dalej, i tak dalej. No nie ma, ponieważ jakoś tak dziwnie zbalansowany jest ten handel, ta ekonomia w ogóle. Że aby mieć pociąg, który przynosi im masę hajsu, no to trzeba mieć dużo rzeczy, które zarabiają na ten pociąg, bo jest dość droga zabawka. Więc ja tych pociągów najzwyczajniej w świecie na początku nie buduję. Ale specjalnie dla was, żebyście widzieli, jak się buduje, bo jest to jakoś rewolucja, jak to tam reklamowane, jako rewolucja, kurczaki, w czueniu, nie masz tutaj takiej siatki, nie ma tutaj takiego gridu, jedziesz z tym koksem, budujesz te drożki, budujesz te tory, nic się nie dzieje, jak widzicie, budujesz te tory i jest to tak fajnie, że to jest fajnie, bo nie ma takiej zabawy. To czasami mnie irytowało, mimo tego, że lubiłem rollercoaster tycoony, ale jakoś tak swoich tak nie lubiłem budować, bo nigdy nie rozwiązali tych budowania tych poszczególnych ścieżek, według mnie. A miałem nadzieję, że się gra zepsuła, ale nie, tylko mi miejsce na dysku się skończyło. Shit. Okej, zbudujemy teraz, w każdym razie to była fajna rzecz, ponieważ wyskoczył mi prompt, że mi się miejsce na dysku skończyło. Musiałem zalt-tabować do windy. Co się dzieje? Nic się nie dzieje! To jest dalej to samo, nie ma tutaj żadnych... Natural Disaster, czyli jakieś tam tornada znane z SimCity, albo UFO, nie? Tam przylatywało, robiło wpierdol i rozpierdol na wyjściu. A tutaj nic takiego nie ma i to jest właśnie słabe w tej grze, że tak naprawdę nudne jest, bo no, pobudujesz se na jakąś tam modę całkiem spoko, dość długo trwa ten rozwój, budowanie samo jest problematyczne, no ale potem zostaje ta obserwacja i ta obserwacja właśnie następuje zbyt szybko, bo tak na dobrą sprawę możemy już sobie siedzieć, możemy sprawdzić finanse, jak tutaj wygląda to, no i bardzo proszę, jestem już na plusie, w związku z tym możemy zostawić to i co? Nic! Ha! Nie grać tak naprawdę, bo samo na siebie będzie to zarabiać. Trochę jak Call of Duty. Ale jeszcze z tym. Zbudujmy w takim razie linię połączeniową kozie bobki z naszą fabryką, gdzie będziemy mogli teraz robić dzięki temu towary. Okej. Okay. Tak jak mówiłem wcześniej, za wiele tego nie ma. Są ciufy. Ciufy, stacje ciufy. Światła ciufy. Ulice. Tych ulic, no to jest tam parę rodzajów. To mniej niż w SimCity 3000, ani czwórce. Są przystanki, są train depot i tu są jeszcze tramwaje.
Tutaj są drogi pod rozbudowę, można zrobić z torami lub bez. Masterowanie gór, czyli zabawa w Boga. Jakieś tu można sobie równać ziemię. Ani razu tego nie użyłem. Buldożer! Koniec! Bez sensu. Dobra, zbudujmy tą jedną linię i kończmy tą, pożal Boże, się giereczkę, bo już mi się nie chce w to grać. Okej! Zaczynamy oczywiście standardowo od stacji. Warto stację rozmieszczać bardzo blisko. Warto także rozmieszczać je od razu koło drogi, co by było jakaś sieć połączeniowa od razu namaszczona. Niestety tej stacji nigdzie indziej... nie da się ją zbudować gdzie indziej. Dobra, zbudujmy ją w takim razie jakiemuś rolnikowi na polach. Jedziemy tory. Warto budować sobie cokolwiek na zoomie. No kurde, co i tak będzie nam sprawiało teraz problemy. I za pomocą drag and drop trzeba oczywiście zwracać także uwagę na to, że pojawiła się teraz plansza 120 na godzinę, mamy możliwość budowania, więc nasza ciufa, która będzie mknęła odważnie po tej ulicy, będzie z taką prędkością się posuwać. Niestety budowanie, jak widzicie, jest no niby fajnie, bo tak akurat teraz działa. Taki teren, że akurat działa. Natomiast zazwyczaj nie działa. Budowanie tuneli i wszelkich innych niespodzianek oczywiście jest całkiem spoko, na propsie zrealizowane. Nawet to fajnie wychodzi. Natomiast samo to budowanie, no to tak, no widzicie, tutaj jakieś wgłębienia się porobiły nagle, tutaj jakiś tunel będą zaraz chcieli wskoczyć mi do kieszeni. No bez sensu. Kurde, to tak samo wygląda budowanie dróg. Tylko że z drogami jest taki problem, że nie wiem, jaki jest problem. Nie chce mi się w to grać po prostu. Nudna jest ta gra. Tu się nic nie dzieje. Ludzie umierają, jak w to grają. Okej. Okay. Dobra, powinienem to zrobić bardziej taktycznie i na początku tutaj stację zbudować. Okej! Okay, mamy to! Dobra, jest pociąg donikąd. Okej, okay, zbudujmy tutaj w takim razie stację, ale pomyliłem tam tą stację. Zbudowałem stację dla ludzi, a ja potrzebuję stacji dla towarów. Niestety w swojej wspaniałomyślności zjebanych na wskroś tutorialach, które mówią nam o połączeniu pociągowym i połączeniu drogi oraz ekranie powitalnym, co tylko i wyłącznie jest zawarte w tych tutorialach, zapomnieli wspomnieć o tym, jak rotuje się przedmioty. W związku z tym ja mam bladego pojęcia, czy to się odwraca, czy to z defaulta się tylko odwraca. Ja dupię, ale zrypane. No okej! Okay. Dobra. Zbudujmy tą stację, pożal się Boże. Dobra, jest pipidówa dolna, okej. Okay. Dociągnijmy te tory, które mam nadzieję, że się uda nam dociągnąć. Yeah, udało się! Wow! Jeszcze nigdy nic tak super mi się nie budowało w tej grze, jak tę linię kolejową. Tylko, że muszę stację tutaj zmienić, bo sobie zbudowałem dla pasażerów. Mea kupa. Okej. Okay. To nie to przysłowie. Okej. Okay. Dobra, mamy to. Tutaj musi się odrestaurować ziemia po to, żeby mógł zbudować tam co innego. Nie ma możliwości gry z przeciwnikiem, co akurat dla mnie nie jest jakieś specjalnie smutne, bo nie grałem z przeciwnikiem w Transport Tycoony, więc no, zawsze mnie to AI denerwowało, więc to akurat tutaj mnie nie rusza. No ale jak widzicie, no nie ma co robić. Tamte dorożki sobie pykają, konie sobie parskają, wesoło sobie opowiadają różne końskie dowcipy. Znam parę, ale wam nie będę opowiadał. Następnym razem się tym tematem zajmiemy. Kurde, teraz nie mam problem, żeby zbudować sobie tu stację. Fuck. Ale muza. Muzę można na szczęście wyciszyć, włączyć. Tych kawałków jest kilka. Niestety gry dalej nie myślą o tym, żeby umożliwić nam puszczanie własnej muzy, więc jest tak trochę z dupy. Okej! Okay. Mamy naszą pierwszą linię kolejową. Zbudujemy jeszcze Train Depot. Train Depot, które musi się mieścić na samym końcu linii. No niech im będzie, że tak faktycznie się dzieje. Okej. Okay. Podciągamy oczywiście drogę. Taka bardzo pro w stosunku do tej wydeptanej ścieżynki, która jest tutaj. Całkiem nieźle mi idzie to budowanie. Wygląda to trochę śmiesznie. Na dobrą sprawę, gdybym tutaj chciał postawić jakieś naszą linię z dorożkami, to najlepiej byłoby tą drogę od razu wymienić, więc... No tak trochę z czapy. Okej, okay. Train Depot. Dobra, tu nie ma jakichś skrótów, żeby te menusy wyłączać. Kupimy sobie pociąg! Mam aż jeden wybór! Dobra, potrzebujemy jedną ciufę i dużo tank wagonów, żeby... A nie, to nie, to jest na kozie bobki. Więc na kozie bobki potrzebuję... Nie, jak to jest możliwe? Nie mam tego? Nie mam wagonów? Goods wagon, to chyba to. Na drewno i goods, olej. Call in iron ore. Okej, okay, dobra, jest tutaj. Open wagon. Dobra, to. To dokoptujemy mu tak z 4 takie ciufy. Oczywiście, mimo tego, że jesteśmy na linii, trzeba zrobić połączeniówkę ręcznie.
te linie akurat fajny, znaczy fajny management, no, no jest management tymi liniami. Mnie to osobiście strasznie drażni, ale no, Transport Tycoon też to było. Jak widać, od tamtego czasu nikt nie wymyślił nic lepszego, bo dalej borykamy się na jakichś tam otwieranych okienkach. Wygląda to tak samo jak w Transport Tycoon, tylko w high-resie z rozdziałką odpowiednią. Nie wiem, czy to jest faktycznie już koniec, że te Transport Tycoony wszystkie będą zjadać własny ogień z dupy. Że nic lepszego nie wymyślono w tym temacie. Nie wiem. Okej, okay, set line 6. I bardzo proszę, moja pierwsza ciufa, prężnie jedzie. Fajne są detale, które są, bo tak naprawdę w takich gierkach nie potrzeba zbytnio jakichś specjalnie dużo fikołków graficznych, przynajmniej jak dla mnie. Natomiast strasznie słabą rzeczą jest to, że faktycznie bardzo mało tych towarów jest, bo no nie ma jakiejś tam zastanawiania się, co gdzie połączyć, jak połączyć, żeby było jak najbardziej efektywnie, bo tego zbyt wiele nie ma. Natomiast no nie cieszy mnie to, że te drogi są dość opustoszałe, bo jak na 2014 można było to oczywiście zrobić lepiej o wiele. Nie cieszy mnie ten spadek klatek, fajne jest to jakieś tam detale, które tutaj można sobie poglądać, tam członiów zaklikać na śmierć można bla. Natomiast no nic z tego nie wynika tak naprawdę. Dziwne jest to właśnie, te miasta niby, że tam miały się rozwijać, ale 1850, a te miasta wyglądają jak już na późno wiktoriańskie, nie wiadomo co. I to też jest słabe. One się co prawda potem rozwijają, gdzieś te domki się podmieniają, jakoś nie zwracałem na to specjalnie uwagi, ponieważ grać mi się za bardzo nie chciało. Zresztą tak jak mówiłem, włączałem, idlowałem, szedłem sobie coś porobić. Dużo achievementów jest do zrobienia za totalnie masę pierdół. Więc na dobrą sprawę można postawić te kilka linii i się spacer. Co prawda nie inwestować w pociągi, ponieważ pociągi są koszmarnie drogie. I trochę się nie kalą. Ale tak to poza tym, to jest całkiem spoko. Teraz wypadałoby tak naprawdę z produkcji kup, które towary tutaj będą teraz zbudowane, postawić tutaj piękną stacyjkę dla transportu dóbr wszelkich. O, voilà. Nie da się też niszczyć tych domków, więc to też jest w ogóle czapy rozwiązane, że trzeba budować gdzieś tam na obrzeżach. Nigdy też nie jestem pewny, czy faktycznie zbudowałem już wystarczające odległości te wszelkie stacyjki, w związku z tym no trochę tak się to pałkę, bo nigdy nie wiem, czy po prostu towary będą tam trafiać, czy będą zbierane, odbierane i tak dalej. Trochę mnie to mierzi, tak. To jest takie wyzwanie tak naprawdę jedyne, które ta gra stawia przede mną. Okej, weźmy teraz jakiś Road Depot i w tym Road Depot, o tu jest Road Depot, blisko jest, dobra, to nie tam daleko. Yeah! O, pociąg to dostałem. No, ten pociąg też, wszelkie pojazdy przychodzą tak totalnie z czapy. Nikt nam nic nie mówi o tym, że przychodzą pojazdy. Od po prostu one się pojawiają na dole ekranu. Nie ma żadnego researchu, nic takiego. Zresztą zaraz wam jeszcze to szybko pokażę. Uruchomiłem moją linię dostawczą towarów dla miasta, żeby się mogło rozwijać. I to tyle. Tyle. Okej, no finanse, no to widzieliście, można wziąć pożyczkę, spłacić pożyczkę, z informacje o stacjach, co tam są za towary, jakie tam są opłacalne, tudzież nie, co tam jest w miastach, jakieś rozpiska, co tu jest. No nie wiem, strasznie słaba gra, w ogóle tak trochę bym się czuł wyrżnięty w dupala, jakbym to zakupił. Ponieważ nie wiem ile to kosztuje, 20 euro? Czekajcie, muszę to sprawdzić, bo to jest bardzo intrygująca sprawa. Ile to kosztowało? No, zobaczmy. Strona sklepu. To pewnie ja sobie zgrzebię, a wy widzicie dalej grę. 25 euro! 25 euro! Wygląda to trochę tak, jakby ktoś zapomniał dać tej grze metce przez tego dostępu, bo być może ona kiedyś będzie fajna, na chwilę obecną ma kontentu niesamowicie mało. Jest na wskroś nudna i jeżeli o to chodzi, to tak jak mówiłem na samym początku, serdecznie polecam wam zagrać w przeglądarce w Transport Tycoon i nie patrzeć nigdy na Train Fever, ale jeżeli nawet, to po serii patrzy dobrym łatanku. Bo no nic ciekawego tutaj nie ma, no nie znajdziecie tutaj nic jakiejś emocjonującej rozgrywki. To nie ma na co popatrzeć, tak naprawdę ponadzorować tego też nie ma jak, to wszystko jest takie z czapy, za mało tego. Jak na produkt za 25 euro to... potrafią rozbawić człowieka. To byłoby na tyle w dzisiejszych Groźnych Gadkach. Train Fever, którego totalnie, absolutnie nie polecam, nie w tym roku, może nie w przyszłym. Zobaczymy, co z tego wyniknie, ale no, jeżeli ktoś wydaje grę w takim stanie, z tak małą ilością rzeczy do roboty i z tak dziwnie zbalansowaną rozgrywką,
To nie ma mojej aprobaty. W związku z tym nie polecam wam jej. Zagrajcie się w Transport Tycoon Deluxe, zwłaszcza, że on jest za darmo w waszej przeglądarce. Co już powtarzam trzeci raz! Link znajdziecie pod filmikiem. I to byłoby na tyle! To było Luźne Gadki, mój do was Nitek. To było Train Fever. Pamiętajcie przyjść piątkę pod filmikiem. Czyli zostawić lajka, jakby ktoś się zastanawiał, co ja mam z tymi piątkami. Bo to jest takie motywacyjne. Subskrybujcie, bo to robi motywację fest. Płakałem, jak widziałem, ile jest subskrypcji. Znaczy, szczęścia. No tutaj sobie pociąg jeździł, wow, kurde, fest, no. Padnijcie także na geeks.pl. No i oczywiście widzimy się na streamach. twitch.tv/nitek69. To byłoby na tyle! Nitek, luźne gadki, słabe jak barszcz. Nie, barszcz jest dobry. Słabe jak szpinak! Train Fever. Zimny kutasik. Nie polecam. Adie! Czyli dzisiaj. Bo to jest taka znakomita okazja, naprawdę. To jest fest fajny, nie spodziewałem się. Bo to przeszło prawie 1,5 roku, odkąd tak naprawdę z kopyta ruszyłem. Dosłownie z kopyta, bo to był pierwszy filmik z końca.